W dzisiejszym odcinku zamknąłem 30 widzów w bedrockowych klatkach, a każdy z nich mógł zbudować co tylko zechce. I ja w tym głupim skinie będę im za to płacił. W zależności od tego, jak wypada ich budowla na tle reszty. Jak widzicie, mam przy sobie kilka itemów. I to właśnie je będę dawał adekwatnie do oceny. Jak widzicie, widzów jest rekordowo dużo jak nigdy w życiu na moim kanale, więc jestem ciekaw, jak im to wszystko wyszło. Zostawcie łapkę w górę, jak chcecie więcej filmów tego typu i pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc subskrybujcie, bo kiedyś trzeba dobić te 2 miliony. Jesteśmy w pierwszej klatce, w klatce, gdzie ktoś zbudował, w sumie nie wiem co, to jest chyba jakieś obozowisko, ale jest całkiem spoko wykonane. Ej, zaraz, bo tu jakieś itemy wchodzą do eku. O, Taranes, to jest pierwszy gracz, który zbudował kemping, po prostu. Jest tutaj nawet jaskinia z portalem do Netheru, pomimo tego, że nie mieli obsydianu, bo każdy widz miał skrzynki, z których mógł brać itemy i to były mniej więcej właśnie takie itemy, jak widzicie, czyli jakieś kolorowe wełny i inne bardziej podstawowe materiały. Ja myślę, że tutaj temat jest bardzo sztampowy, ale wykonanie jest ładne, więc 3 na 5 moja ocena, więc trzymaj blok diaksów. Lecimy dalej. A dalej mamy kaczkę, co jest? Ale kozacka! Ej, mega mi się to podoba. To znaczy, to jest chyba najlepiej wykonana kaczka, jaką w życiu widziałem w Minecrafcie i ten typ, który igra z życiem. Co ty robisz, mordo? Spokojnie, nie podpalaj się. Ej, ej, uważaj, uważaj. Co się stanie, jak się spalisz? Nie chciałbyś tego. No, ja myślę, że ta kaczuszka, słuchajcie, nie ma co. Ona zdecydowanie zasługuje na ocenę, myślę, 5 na 5. A co mi tam będzie? Trzymaj. To jest twoja wygrana. 5 na 5. Nigdy nie widziałem ładniejszej kaczuszki. Idziemy dalej i co tu jest? Ej, tu jest coś wielkiego. God damn. Okej. Okay. Mamy tutaj jakąś statuę? Jakiś posąg. Nie wiem, kto to jest. I jedyne, co jestem w stanie zauważyć, to, że jest to chyba jakiś król, bo ma koronę. Ma też berło z tęczową flagą. Zobaczmy, to jest chyba podpisane. Tolerancyjny Jezus ze Świebodzina. Moja siostra cię pozdrawia. Okej, okay, więc szczerze mówiąc, nie jest to złe. Jest to wykonane z różnych materiałów i jak na to, co mieli, to myślę, że to jest to całkiem fajnie wyrobione. Ale trochę mi tutaj brakuje kształtu w tym wszystkim, więc jak dla mnie to jest takie 4 na 5. Takie 4 na 5. Trzymaj. 4 na 5. To jest moja ocena. I przechodzimy do kolejnej rzeczy, którą jest kot. Ojo! Jaki słociak! Co jest? Ej, mega. Zrobiony ze stone'a. Fajnie zrobione uszy. Fajnie zrobiony ryjek. Nawet jest ten nosek taki... Ten gracz nazywa kotek 02BB. I nowoczesny skin Steve'a też jest. Ej, nie, no ten kotek naprawdę mi się bardzo podoba. Ja myślę, że za tego koteczka, no widzowie, ja nie chcę mówić, że dzisiaj będę dawał same oceny 5 na 5, ale szczerze mówiąc, jeżeli widzicie to, co tutaj jest, no to chyba powinniście się ze mną zgodzić, że to zasługuje na co najmniej 4. Więc zrobimy wyliczankę. Ene, due, rike, fake, enus, deus, crosmadeus i morele, bax. Dobra, wylosowałeś 5 na 5, masz farta. To za tego kotka, chyba za ten nosek się należy. To można go klikać. Ej, ja te swojemu krotu też klikam nos, tak dotykam. Wziąłbym tego włuchacza i wam pokazał, ale nie ma go, jest gdzieś na polu. Idziemy dalej i tu widzimy coś, co w sumie nie przypomina niczego. Co to jest? Mi to trochę wygląda na spawn serwera. Znaczy, te karpety tutaj chyba emulują wodę, więc może nam on coś na tym powie? Co to jest? To dobre pytanie, bo może jeżeli się dowiem, co to jest, to będę w stanie jakoś bardziej racjonalnie ocenić. Taka altanka. No, takie... Myślę, że tutaj bym dał jakąś taką dwójeczkę. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli miała być to altanka, to naprawdę może by było ją zrobić o wiele, wiele lepiej. Więc no nie jest źle, ale to nie jest też nic wow. Moja ocena to 2 na 5. Oczywiście, widzowie, możecie pisać w komentarzu, czy się zgadzacie z wystawionymi przeze mnie ocenami. On się cieszy, jej. Chyba nie liczył nawet na 2 na 5. No i jeżeli według was jakieś moje oceny nie będą prawidłowe, to macie jak najbardziej prawo napisać w komentarzach, bo wiecie, jesteśmy tylko ludźmi. Ja mogę mieć inne zdanie i wy też. Tak oto przechodzimy płynnie do kolejnej części. Co to wy, ty, to są jakieś posągi. Yo! Fajne, takie, tutaj widzę chyba villagera, znaczy w obydwu stronach widzę villagera. Jednej strony mniejsze od drugiego? Jakieś tutaj błędy wyliczeniowe mogły zajść, albo jest to specjalnie. Ochroniarz. Dobra, a tu? Ochroniarz. Oczywiście są dwaj ochroniarze. Jeden większy, drugi mniejszy.
przepraszam za dom, ale zacząłem budować jeszcze jak nie napisałeś zasad. Ja napisałem zasady, gościu, minutę po tym, jak was teleportowałem, więc ty mi nie kłam. No i mamy tutaj dom. Dom do Knesa. Że co, że ja mam taki biedny domek? Proszę, jak to będzie winna czera, tylko z innej kostki. God damn. No i tutaj są jakieś chyba drzewa, albo nie wiem, ławka. Nie, to są chyba drzewa, taki tartak jakby. No cóż, zasadą tego konkursu budowania było to, by nie budować domków. Niestety on zbudował, więc jedyne co mogę ocenić to te twoje posągi, więc jak dla mnie ocena to jest 2 na 5. To moja ocena, no. I dostajesz blok Irona. Cieszę się, że jeszcze nie musiałem wystawić oceny 1 na 5. A mogę Ender Chesta? Za tobą jest. Tutaj jest Ender Chest. Co jest? O, jesteśmy w kolejnym miejscu, które w sumie, nie wiem co to mi przypomina. Czy to jest wulkan? Tak, to jest wulkan. Tu jest chyba palące się drzewo. A tu? Britaniok Liverpool? Nie wiem o co chodzi. Liverpool to nie jest jakaś drużyna piłkarska. Darkness, Helenge, znajdź guzik kamienny. Uj, jakbyś mógł dać mi suba na kanał. Słuchaj, czy ty zrobisz ode mnie suby? Serio? Moja praca przedstawia Britannica i wulkan, i meteor, i tsunami, i alto wraz z drogą. Auto przez EU. I tu są tablice rejestracyjne. No to ciekawe, że tablice rejestracyjne był w stanie otworzyć lepiej niż w sumie normalne pisanie. Czyli z tego co rozumiem, to jest tsunami i tu by się dodało, tu jest piana. To nie wiem co to jest. Jest wulkan i jest palące się drzewo. No jak dla mnie takie mocne 2 na 5, więc ty też dostajesz blok żelaza, co jest nawet nie takim złym wyjściem. Oho, kolejne miejsce. Co to jest? Jacuzzi, wychilluj bombę. On wygląda, jakby był bardzo wychillowany i jadł za mało witamin. Daj suba i klnij dzwona. O, dokładnie, widzowie, to jest bardzo dobry na to moment. Przyjęło się, że na końcu tęczy zawsze stoi krasnal z workiem. I tak właśnie nasunęło mi się to na plan, co zbuduję. Teraz, czy to jest krasnal z workiem? Aha, to jest tęcza. To jest wór ze złotem. Okej. A to jest krasnal. O nie, jaki on jest brzydki. On jest w 2D. Słuchajcie, no jak dla mnie to ocena jest... Może 1 na 5. Moja ocena to 1 na 5. Niestety, mordo, ktoś musiał być pierwszy. A wyrepasz chociaż? Aha, wytepasz. Wytepam potem wszystkich. Co to jest? Że co? To mi trochę przypomina kopalnię w Katowicach. Znaczy, wiecie, ja jestem Ślązakiem i mówię po góralsku. Nie, no nie wiem, jak się mówi po góralsku. Dalej nie mam pojęcia, znaczy po śląsku. Co wy myślicie, że co, ja się urodziłem 100 lat temu, by po góralsku mówić? W tych czasach na Śląsku nikt nie mówi po góralsku. No, chyba, że myślacie naprawdę na jakiejś wsi, no to może tak, mam też taką rodzinę i faktycznie oni mówią po góralsku. Ale ja jestem cywilizowanym człowiekiem XXI wieku. To szybko palniany, tak, czyli to jest szybko palniany. Nie no, ja szczerze mówiąc, nie wiem, wiesz co, pomysł fajny, ale wykonanie tragiczne. Ale przynajmniej faktycznie widać, o co chodzi, więc może dlatego, że w ogóle zrozumiałem, co to jest, to dam ci, masz 2 na 5. Idąc dalej, tu mamy jakieś drzewko. Ej, ale to jest brzydkie drzewo. To znaczy, co to jest? Może po prostu się zapytam? Prowokacja. Co to jest? Drzewo? No chyba tak. W sensie nie ma innej opcji. Drzewo. Dębowa brzoza iglasta? Jakby na to wychodzi. Dębowa brzoza iglasta. Dokładnie tak. Super. Moja ocena to 1 na 5. Oczywiście. W ogóle mi się nie podoba, szczerze mówiąc. Mieliście na to pół godziny, a ty zbudowałeś takie małe drzewo. Prowokacja. Ty dobrze wiesz, że to ci nadaje. Dzięki. Ona mnie po prostu prowokuje. Ej, okej, jesteśmy teraz na plaży? Halo, dzień dobry. Alex, jesteś zainteresowana tym, że tu jestem? Uderzę ją raz. O, dobra, żyję. Więc mamy tutaj plaży i tutaj nawet nie trzeba patrzeć, co się dzieje. Przenoś na lodówka. Lodówka kozacka. Wrzuć 5 zł, dostaniesz bursztyna. A, czyli jest nawet ten taki vibing wakacji. Bursztyny, frytki, kebab, burgery i pewnie wszystko bez pozwolenia sanepidu. Restauracja, nie domek. Nie ma drzwi itp. Bardzo się bała, że to zakwalifikuje jako domek. Nie no, nawet sporo, znaczy tutaj są chyba fale i one nawet się fajnie rozbijają tutaj, więc jak dla mnie tylko przez to, że jest to jakoś tak w miarę wykonane, to ocena to jest 2 na 5. Trzymaj, to jest twoja nagroda. A co się dzieje tutaj? Świątynia świętego Doknesa. O, to nie wiedziałem, że mamy dwóch świętych Hubertów. On pierwsze co to mnie pyta, czy może SS. Co to jest? To nie wiem, to chyba jakiś eksperyment był. Ej, nie, bo to jest takie drugie. Aha, to jest kaktus! No przecież, że kaktus! No i w środku, nie no, jakby fajny pattern, z ciekawych bloków jest to zrobione, ale szczerze mówiąc to 1 na 5. Może było to zrobić o wiele lepiej. Tu mamy krzesło! Ej!
Ej! Z najbardziej kozackie krzesło, jakie widziałem, szczerze mówiąc. Znaczy, zobaczcie tą ilość detali. Bardzo mi się to podoba. To znaczy, widzicie, no tutaj są takie idące też, jakby, nie wiem, szwy, guziki. No ja widziałem takie krzesło autentycznie na oczy. Prawda, że brzydkie? Nie no, fajne krzesło. W sumie, widzowie, ja myślę, że za to krzesło dałbym ocenę 4 na 5, bo jest oryginalnie i ocena to 4 na 5. Podoba mi się. Oryginalnie, kreatywnie, chociaż ja bym jeszcze tutaj dorobił to tak, no ale dobra, dlatego nie ma piątki. Co to jest? Jesteśmy dalej u człowieka krowy, który jest przebrany w sprzątaczkę japońską. To jest najstarsze drzewo w Polsce. Prosimy szanować drzewo. Nie palić, nie niszczyć. Godziny otwarcia, aha, czyli jest to drzewo turystyczne. No i widzicie, to drzewo jest o wiele lepiej zrobione niż to drzewo, które widzieliśmy wcześniej u tej prowokatorki. Prowokacja się chyba nazywała. Ku pamięci do Knesa i zasadzeniu tego drzewa. Ej, spokojnie, panie, bo to brzmi trochę jakbym umarł i by to D. Aha, że dlatego jest to D. Nie no, spoko. Jakby, nie wiem, czy drzewo to jest ciekawy pomysł, ale na pewno jest to jakoś obudowane, więc normalnie dałbym 2 na 5, ale tak to dam 3 na 5. Proszę bardzo, dostajesz blok diamentu. Ja mam jakieś déjà vu, bo jestem teraz na plaży? Znowu? Tylko ta plaża jest o wiele gorzej wykonana. Tiki. Jakie tiki? Co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. Są leżaki i naprawdę bardzo słabo zrobione, bo nawet nie ma żadnych parasoli i tak w słońcu leżeć. No jest ta tratwa. Taka, wiesz co? Ale jest ten barek. On nie jest taki zły, ale mam wrażenie, że to jest o wiele gorsza praca niż ta, która była wcześniej, którą chyba oceniliśmy na jakieś 2. Nie wiem. Dobra, wiesz co? 1 na 5. To jest moja ocena. Sorki, mordo. Ktoś był lepszy. Co się tutaj dzieje? Yo! To jest diamentowy miecz wbity w ziemię! Ale kozackie! Czy takie party klesy? Nie no, tutaj jest dużo postarania i tutaj ewidentnie mamy do czynienia z jakimś o wiele bardziej profesjonalnym budowniczym, a nie jeżeli reszta, których mieliśmy okazję zobaczyć wcześniej. Jak dla mnie to, co widzimy tutaj, to dobra, niech będzie. 5 na 5. Proszę bardzo. Bardzo fajnie wykonany miecz. Jak na to, że naprawdę nie mieli lepszych materiałów do zbudowania tego, to wygląda to epicko. Hej, yo! Jakie kaczuszki! Nie no, one też są kozackie. To nie ma w ogóle dwóch zdań. One od razu kupiły moje serce. Tylko... mam jakieś takie oczy. Jakbym to już gdzieś widział. UMW-ki na skinie oczywiście. Ej, on też ma skina chyba kaczuszki. Co to jest? Są oczy pomieszane z uśmieszkiem? Czy to jest jeden wielki uśmieszek? Mogę Elkę, please? Elka jest za 4 na 5, ale... no szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to było takie złe. Ale mam duży dylemat. Jak dla mnie... to jest takie... dobra, wiecie co? Tylko to, że tutaj jest jajko. Dobra, daję za to 4 na 5, okej? Okay? 4 na 5. Proszę bardzo. Trzymaj elytrę. Chyba chciałeś. A to co to jest? XD? Nie chciałem. Aha, że to jest domek zakazany. Ma sens. Jesteśmy w kolejnym miejscu i tutaj mamy palący się krzyż. Rakietę albo jakąś postać, coś w ten desy. Nie wiem, ma tutaj marączki. To miało przypominać młyn. No i przypomina młyn. Całkiem spoko młyn. Drzewo do Knesa. Czemu robicie wszyscy moje drzewa? Jest nawet panorama zrobiona, więc jeżeli tak płacznie, to tej perspektywy, no to całkiem ładna praca. Ale jak dla mnie, mogłaby być to większa skala, więc takie 3 na 5. Proszę bardzo, trzymaj blok diaksu, więcej ci za to nie dam. Kolejna rzecz, ej, zaraz! To jestem ja! To jestem ja! Tak! I bardzo brzydka praca. Ja tak brzydko nie buduję. Co jest w środku? Ej, to jest pusty domek. Ej, nie wiem, o co tutaj chodzi. 1 na 5. Zdecydowanie. Proszę bardzo, to jest twoja nagroda. Masz jednego dirta. I kolejna praca to... czy to jest Hagiwagi? Tak to wygląda. Nie umiem budować. Zaraz, przepraszam bardzo. Gdzie jest autor? Autora nie ma. Czy autor gdzieś się tutaj schował? Czy autor jest w środku? Nie, dobra, w środku tutaj nic nie ma. Tutaj w tej nocy też nic nie ma. Ej, nie no. Autor, słuchajcie, zaginął. Jeżeli jesteście ciekaw, jaką bym ocenę za to wystawił, to myślę, że taką 2. To znaczy, mogłoby być na 3, gdyby w ogóle było dokończone. Ale autora nie ma, więc nikomu nie będę wypłacał. Kolejna rzecz, czyli żaba. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę pisać. Ale mam pytanie, czy mogę sobie zatrzymać narzędzia, co dołączyłam pierwszy raz. Nic nie wiem, jakby mogła też jedzenie, fajnie by było. Jakby co to jest żaba. Wyobraź sobie, że jest na lilii wodnej. Możesz sobie wyobrazić, czemu tego nie zbudowałaś? Mogłaś, jak najbardziej. Są tutaj latające muchy i jest żaba łapiąca muchę. Słuchajcie, żaba sama w sobie, ohydna. Znaczy, nie muszę być bezpośredni. Nie jest, może dobra, nie jest ohydna, ale jest bardzo prosta. Przez to, że łapie muchę, no
ja bym dał za to takie, dobra, 3 na 5. 3 na 5, trzymaj. Niech ci służy na nowej drodze życia. Jesteś na Minecraft Extreme. Ej, ja mam jakieś déjà vu. Co to jest? Już widziałem coś podobnego. Co to jest? I żeśmy jeszcze mieli pewność, z kim w ogóle gadamy. To jest szybki Kacper 7. Ja mam wrażenie, jakby to było to samo, co widzieliśmy wcześniej, czyli tą altankę, ale zrobiono to sobie na odwrót. To znaczy, wcześniej były tam na rogach liście, a te szły na wprost. A teraz to jest po prostu, no wiecie, to zmienione. No więc spoko w sumie, jakby 2 na 5. Dobra. 2 na 5, bo jakby co o tym myślisz? No właśnie to o tym myślę. Co to jest? Ej, to jest... Ojo, to jest jakiś szkielet w ogóle, który się pali na górze. Co jest tutaj napisane? Pewnie przegrałem, bo nieładne jest nawet. No cóż, życie, jestem smutny. Aż tepniesz na kordy... Aha, dobra, te kordy trzeba zamazać. To miał być Forgotten z Isaaca, obok niego los, ale nie starczą mi bloków, więc sad. Forgot z Isaaca? To jest ten cały Forgotten z Isaaca i czy on mi to przypomina? No, jest szkielet, ale nie wiem, czy on ma czerwone ten. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc. Lost. Dobra, co może inne postacie z Isaaca? Jak dla mnie, trójeczka. Po prostu. 3 na 5. A dalej mamy Skyblocka, na którym jest camping. Tak samo. Dobra, jest tutaj autor. No, powiem wam, że w sumie to... W przyjemności tych prac mam naprawdę mieszane uczucie i nie wiem też, jak je sprawiedliwie oceniać. Wyspa Boberto. Dobra, wiecie co? Ja mam pomysła. Jak dla mnie, no to będzie takie... Dobra, 3 na 5 za pomysł. Trzymaj. I idziemy dalej, gdzie mamy drogę, tęczę i coś, co wygląda jak domek z placu zabaw. Autora tutaj nie ma, więc nawet nie musimy wystawiać oceny. Może i dobrze, bo jak dla mnie to jest takie 1 na 5. A tu mamy co jest? Wakacje! Okej. Okay. Diament dla Doknesa, on mi chce przekupić. Kantorek Doknesa, tak mnie nie przekupisz. Flaga Hiszpanii, bo ja tam jadę w wakacje. O, chłop ma wajba. Ale jak dla mnie to niestety to jest 1 na 5, więc trzymaj swoją nagrodę. Hubert jest smutny. Okej, okay, a to co? Przepraszam bardzo. Co to jest? Ania Pushin. Ej, Ania, co ty masz sześciopak tutaj? Szachy. Szachy? A czy co? Szachownica. Ale o co chodzi z tym tutaj dookoła? Nie wiem, bardzo dziwne i temat też jakiś taki, no, mało rozwojowy. A dla mnie to 1 na 5 totalnie nie oddaje. Totalnie w żadnym stopniu nie oddaje. Sorry, Ania. Jakby, wiesz, kiedy ktoś ci mówi, że coś zbudowała, to mogłaś zbudować coś więcej niż szachownicę, wiesz, ale ja się nie znam. Ja nie umiem budować. Co tu jest? Ale tutaj im dalej w las, tym gorzej. On pisze coś na tabliczce. To jest mini domek. To jest portal do Netheru. No tak! Że przejdzie ze zwykłego świata. Symulacja portalu. Ale kozackie. Ej, wiecie co? Jak dla mnie, to wszystko tutaj jest, no... Nic wielkiego. Świątynia Doknesa. Ej, nie, ja bym za to dał 1 na 5, ale za to, słuchaj, mordo, 2 na 5 za portal. Kosacki pomysł. Naprawdę, jakby tylko ten pomysł to ratuje. Mogę dać coś, co? A to nie ja miałem dawać ludziom rzeczy? A idąc dalej, ej, czy to jest Axolot? Tak, to jest Axolot. Ten najrzadszy niebieski, który płynie chyba w stronę błazenka. O ile tak się nazywają te ryby, chyba błazenki? Nie wiem, jak dla mnie to jest po prostu Nemo, okej? Okay? To jest Nemo. I tyle. Po problemy, każdy wie, co to jest Nemo. Nie mylić z dzieckiem Neo. No ciekawe, takie 2 na 5 bym dał. Proszę bardzo. Trzymaj. I ostatnia już budowla kogoś, kto... Zaraz, kim ty jesteś? Chciałem powiedzieć, że tutaj nikogo nie ma, no. I to jest chyba albo rakieta, albo jakiś pies, bo się z niego pali. Coś w ten deseń. Ale jak dla mnie to za mało, więc to jest ocena 1 na 5. I to, widzowie, tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze oceny. Zostawcie łapkę w górę, że chcecie więcej takich odcinków. I subskrybujcie kanał. Widzimy się jutro w następnym odcinku, więc chyba tyle. Yo!